Dziś w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły się 99. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Czempionat trwać będzie do soboty. Łącznie rozdanych zostanie 40 kompletów medali. Na listach startowych znajduje się ponad 700 sportowców. Wśród nich nie zabrakło lekkoatletów z naszego regionu. Na starcie rywalizacji stanie 10 sportowców AZS-u Politechniki Opolskiej i dwoje chemika Kędzierzyn-Koźle. W chodzie na 10 tysięcy metrów rywalizować będzie mistrz olimpijski Dawid Tomala. Na listach startowych jest także dwoje złotych medalistów Mistrzostw Polski do lat 20, Jakub Buchwald i Katarzyna Kokot. Dla zawodników startujących w Gorzowie Wielkopolskim ważne będą nie tylko medale, ale również wyniki. Krajowy czempionat jest bowiem ostatnią szansą, by uzyskać kwalifikacje na sierpniowe Mistrzostwa Świata. Szczypiorniści Gwardii Opole od blisko 2 tygodni przygotowują się do nowego sezonu Superligi. Jutro Opolanie zagrają pierwszy sparing z byłym klubem trenera Bartosza Jureckiego, piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. To spotkanie Gwardia rozegra na wyjeździe. Pierwszy raz przed opolską publicznością zespół zaprezentuje się 4 sierpnia w starciu z Olimpią Piekary Śląskie. Okres przygotowawczy to jednak nie tylko treningi i sparingi. Na 25 sierpnia planowana jest oficjalna prezentacja drużyny. Podczas prezentacji premierę będą mieć nasze nowe stroje. To też będzie taki dobry moment, żeby jeszcze bardziej z bliska spotkać się z Bartoszem Jureckim, czyli naszym nowym trenerem, z wszystkimi naszymi zawodnikami. Pierwsze spotkanie ligowe Gwardia rozegra 30 sierpnia na własnym parkiecie z MKS-em Kalisz. Raków Częstochowa wygrał pierwszy mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski pokonali na własnym stadionie Karabach Agdam 3-2. Na bramki w tym meczu trzeba było czekać do drugiej połowy. Częstochowianie objęli prowadzenie w 55 minucie po samobójczym trafieniu Azerów. Kwadrans później po strzale Fabiana Piaseckiego i błędzie bramkarza Karabachu Raków prowadził już 2-0. Mistrzowie Azerbejdżanu wyrównali jednak w ciągu zaledwie 120 sekund. Po 2-0 tak stracić dwie bramki trochę głupo i musimy się lepiej zachować, być mądrzejsi w takiej sytuacji. Przeanalizować to, po co się stało i nie powtarzać takie błędy. W doliczonym czasie gry zwycięską bramkę efektownym strzałem zdobył nowy zawodnik częstochowskiego klubu Sony Kittel. Ja chciałem tą drużyną pomagać i jestem wdzięczny, że to się udało tak i teraz jademy tam i chcemy też wygrać. Rewanżowe spotkanie zaplanowano na 2 sierpnia w Baku. Pierwszy gwizdek o 18 czasu polskiego. Do rozpoczęcia rozgrywek w piłkarskiej czwartej lidze pozostało 16 dni. Wczoraj w ramach przedsezonowego sparingu MKS Gogolin zmierzył się z Ruchem z Dzieszowice. Choć w ubiegłym sezonie obie drużyny zajęły miejsca w czołówce czwartej ligi, sparing był niespotykanie jednostronny. Zdzieszowiczanie pod wodzą nowego trenera Łukasza Wichra wygrali z zespołem Adriana Pajączkowskiego aż 9-1. Hat-tricka dla Ruchu zdobył nowy zawodnik tej drużyny, Kacper Stępień. 2 gole zanotował natomiast Piotr Strzelecki. Honorową bramkę dla MKS-u zdobył natomiast były piłkarz zdzieszowiczan Cyprian Szulczewski. Chcieliśmy zaliczyć jednostkę, można powiedzieć, treningową, nie skupialiśmy się na wyniku. No, w pierwszej połowie bardzo dobrze wyglądało, w drugiej Gogolin postawił nam już trudniejsze warunki. Budujemy zespół kompletnie od nowa, praktycznie cały zespół z nowego sezonu, z tam poprzedniego sezonu się rozpadł. W tej chwili to jest zespół oparty na bardzo młodych zawodnikach i stąd ta różnica. No, niestety dla nas pół ligi będzie czwartej na takim poziomie jak dzisiaj Ruch Zdzieszowice. Pierwszą kolejkę nowego sezonu zaplanowano na 12 sierpnia. Obie drużyny sezon rozpoczną na wyjazdach. Ruch w Większycach, a MKS w Karłowicach.